gdzie jest bardzo dużo zachowań aspołecznych. Zabrało się tam dzieci pana inżyniera, skandalicznie się zachowują, niszczą wspólną własność i tak dalej. Więc w tej mikroskali, w tej mikropolsce widać, ja tak sobie jestem ciekawy, czy pani doktor podzieli moją opinię, bo ja jestem z ducha państwa Teresa. Powiedział, że największą funkcją państwa jest wychowanie. Że zgadza się pani profesor, że najłatwiej jest wywalczyć niepodległość. Wsiądziemy na koń, szabelki i wywalczymy, ale zbudować sprawne, funkcjonalne państwo, to jest dopiero prosty sztuka. To jest trudność. Wybaczyć niepodległość, tam ileś bliski nie wywalczymy, prawda? Czy pani profesor, pani się ze mną zgodzi, że zacząć od edukacji, że funkcja wychowawcza państwa? Ja mam dla pana złą wiadomość. Tu nie ma kolejności. Tu wszystko trzeba robić jednocześnie. A nie zgadzam się, że państwo jest w podstawowej funkcji edukatorem. Odpowiada za proces edukacji publicznej. Tak, żeby w tym budowaniu tożsamości postaw obywatelskich, demokratycznych, wzięli udział wszyscy obywatele młodzi państwa, niezależnie od tego, czy w ich własnych rodzinach są wychowywani ku tym wartościom, czy też nie, bo możemy sobie wyobrazić takie rodziny, w których ten proces edukacji jest inny, tak? Znaczy uczeni są antywartości, tak? Albo uważają, że no, na przykład nie przesadzajmy z tą uczciwością, jakby już miał okazję i tak dalej. Więc w tym sensie państwo odpowiada za system edukacji, żeby go w tej edukacji publicznej i powszechnej jakby dostarczyć wszystkim, niezależnie od tego, czy wychodzą, jakby powiedział psycholog, z rodzin funkcjonalnych czy dysfunkcjonalnych, tak? Natomiast pan się nie gniewa, ale psycholog powie tak. Państwo to jest najwyżej zorganizowana struktura władzy w wspólnocie narodowej, która odpowiada za rozwiązywanie konfliktów, za rozwój, za wytyczanie celów i metod rozwoju gospodarczego, za bezpieczeństwo obywateli wewnątrz i zewnątrz kraju. Właściwie, no za powiedziałabym, prowadzenie polityki wyrównywania szans, a w każdym razie dostępu do dóbr, równego, niezależnie od pochodzenia społecznego, prawda, nie wiem, religii, wyznania itd. Więc państwo jest strukturą odpowiadającą za zbyt wiele rzeczy, żeby można to sprowadzić tylko do edukacji. Nawet mało tego powiem, że w kwestii edukacji Polacy sobie poradzili, mimo iż nie posiadali w dużej mierze własnego państwa, bo jak czytałam wyniki sondaży na temat tego, takie proste pytanie, tak? Jak pani zdaniem, czy to kto zamordował polskich oficerów w Katyniu? To ci, którzy byli edukowani w czasach PRL-u, wiedzieli to lepiej niż ci, którzy byli edukowani w szkołach w III Rzeczpospolitej do momentu filmu Andrzeja Wajdy, bo ten film, na który młodzież szkolna została zaprowadzona i przy okazji były lekcje, bardzo poprawił wiedzę o tym, że to jednak nie Niemcy, tak? Więc myśmy potrafili tą wiedzę w społeczeństwie przekazać, mimo iż tego w szkole nie było. Podobnie jak Kościół i jak jeśli jest silna rodzina. To jesteśmy w stanie to nadrobić w jakiejś tam mierze. Natomiast rozwiązywanie konfliktów czy kryzysów, tworzenie dobrego prawa, bezpieczeństwo wewnętrzne i w relacjach zagranicznych i dbałość o rozwój gospodarczy, społeczny i gospodarczy, właśnie z polityką społeczną i tu można parę rzeczy. Państwo nie może tego odłożyć na potem, bo to jest troszkę taka wizja, wychowamy wspaniałych obywateli, a potem oni wszystko sami zrobią. Nie. Państwo to jest struktura władzy, którą, że tak powiem, wolny naród wywalczy, bo myśmy akurat musieli to wywalczyć, tak? Francuzi nie mieli takiego problemu, jak powstawały państwa narodowe w XIX wieku. Myśmy wtedy tego państwa własnego nie mieli, musieliśmy to wywalczyć. Jako instrument, który mamy po to, żeby rozwiązywać problemy własnej wspólnoty. Edukacyjny jest jednym z nich. Ale nie. Pan ma prawo uważać za najważniejsze. Ja przy definicjach Teresa, na którego celem państwa jest to, że... Co to były za państwa? Miasto Polskie, pan się nie gniewa, niewolnicy, spokojnie, tak? To, że ja nie chcę wrócić
do PRL-u nie oznacza, że pan mnie zaciągnie do starożytnej Grecji. Przepraszam. Proszę Państwa, powoli będziemy się chyba zbliżali do końca naszego spotkania. Ja nie mogę uwolnić się takiego pomysłu, że byłoby bardzo wspaniałe, by pani doktor mogła tak co tydzień lub co miesiąc tutaj takie wykłady do tego gremium prowadzić. A tak wielbyśmy chodne zachodnie. Jest to godne rozważenie, jeżeli pani doktor znajdzie czas i będą dodatkowe okoliczności sprzyjające takiemu przedsięwzięciu, to wie, może uda nam się to zrealizować. Jeszcze na koniec chcę przypomnieć te słowa tego internauty, proszę Państwa i pani doktor. Tego internauty, który tak bardzo szeroko dziękował pani Barbarze Pydyszak-Radziejowskiej za jej artykuł. I cóż on napisał? Proszę walczyć w naszym imieniu o prawdę, o przyzwoitość, o Polskę. To są wspaniałe pryncypia. Prawda, przyzwoitość, Polska. Myślę, że wszyscy to nosimy w sobie, w naszym genotypie, w naszych sercach. Ale proszę walczyć w naszym imieniu. To nie zwalnia nikogo z nas z tej walki. To nie jest tylko walka dla pani doktor, chociaż ona tak wspaniale się sprawia na tym polu bitwy. Dziękuję serdecznie. No dobra. Pani doktor, w imieniu pani Bożeny Bulewicz oraz wszystkich uczestników tego spotkania bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za bardzo interesujący wykład. Dziękujemy. Pan Tadeusz Woźniak, na ten